Do paździocha przyjeżdża kuzynka Bronka ze wsi, aby zdawać na studia. Ferdek z Waldkiem oczywiście pobierają od paździocha opłatę, między innymi za zachowywanie ciszy nocnej, kulturalne wyrażanie się na klatce schodowej, spłukiwanie za sobą wody w klozecie i tym podobne. Dobra, niech będzie 3, ale musi mi pan coś opuścić za zachowanie ciszy nocnej. Halinka załatwia Waldkowi korepetycję u kuzynki paździocha po to, aby mógł wrócić do szkoły. No to nie traćmy czasu. Niech przyjdzie do mnie jeszcze dzisiaj. Pewnej nocy ktoś strasznie hałasował. Jednakże okazało się, że to Bronka dosłownie kuje w metalu. To panienka tak hałasuje? Kuje do egzaminu. Muszę się dobrze przygotować. Waldek strasznie się denerwuje przed korepetycjami. Jak się na koniec okazuje, korepetycje polegały na uprawianiu seksu. Kuzynka paździocha musi wracać do miasta. Waldek dużo się od niej nauczył i dlatego do kiepskich przychodzi nauczycielka, aby sprawdzić, czy Waldek może wrócić do szkoły. Z mieszkania kiepskich wychodzi rozczochrana nauczycielka i ubierający się Waldek. Nauczycielka mówi, że Waldek zdał.